told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why. Hej kochani, witam w kolejnym filmie na kanale Pushinger. Wczoraj poszłam spać z myślą: przemebluję sobie pokój. Dzisiaj rano obudziłam się z tą samą myślą, więc robimy to. Czy mi się to spodoba? Nie wiem, ale spróbujemy. A jak mi się nie spodoba, to po prostu wszystko wróci na swoje miejsce. Łóżko jest tutaj w kącie, a po drugiej stronie jest biurko. I teraz moja wizja jest taka: łóżko będzie tutaj, gdzie biurko, a biurko będzie w tym kącie, gdzie łóżko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak łóżko będzie po tej stronie, to swobodnie będę mogła je rozłożyć, ale jak łóżko jest po tej stronie, no to nie mogę, bo komoda w tym przeszkadza. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Dobra, to co mogłam, to wyniosłam, ale teraz potrzebuję pomocy wujka. Wujek! Ubzdurała sobie Pushinger przemoblowanie w pokoju, no i co? Łóżko się rozsypało. Nie moja wina. A kogo? Nie moja. No, oczywiście. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Jesteśmy sort z całą rodzinką, co ty to masz? One się cieszą. Ja, ty od męża, one się cieszą, ja się nie cieszę. Czemu się nie cieszę? Ale tak na serio? Jak się nie lubisz szwendać? Nie lubię, jeszcze w weekend. Czemu? Zresztą wiecie o tym. Cicho, nie narzekaj, zakryjemy mu twarz. To gałązki do twojego wazonu różowego. Piękne! Zgadzam ci się? Nie. Okay. Szczerze ja wam powiem, ja bym wolała takie naturalne kwiatki, na przykład. Szczerze wam powiem, wolałbym być w domu. Nie gleć! Mnie tu normalnie 4 miesiące nie było. Ja wolę takie naturalne, jakieś tulipanki albo róże, a nie takie sztuczne. Ja nie lubię sztucznych, one są brzydkie. Ona chce prawdziwe kwiaty. Ona chce prawdziwe kwiaty? No. Chcę chłopaka znaleźć, to jest prawdziwe kwiaty, ja je mogę sztuczne kupić. Zaraz na ciebie. Co to jest? To jest taśma do podnoszenia piersi. Jezu! Które unoszą piersi do góry. Dominik! Jak myślisz jako mężczyzna, która opcja A czy B? A i B. A i B? To na co dzień, to na weekendy. Jest bardzo śmieszne, ludzie się na ciebie gapią normalnie. Ściaga znalazła sobie bistonę z gąbeczkami w środku. To jest tak zwany push-up dla nastolatek. Tak, tak! Ja nie dla nastolatek. Dla ciebie spodnie cargo. O, różowe. Różowe, ale bardzo ładne. Cargo z kieszeniami. A są jakieś białe? Albo brązowe? Nie, są pomarańczowe. Takie... Pomarańczowe? O Jezu! Wujek, ty sobie takie kup, co? Albo są beżowe. Ładne, ale za te duże. Ładne. O, te są zarąbiste. Kupce, ładnie byś wyglądała w cargo. Nie, to nie moja bajka. Chyba. Ten kolor to nie mój bajka. To nie twoja bajka, ten kolor? Nie. To w tym roku znalazłam takiego mega topa, tylko że go nie kupiłam. Był tutaj taki wycięty, był czarny i miał futro i on był piękny, ale do tego czasu nie mogę go znaleźć. Koszula do szkoły. Czekaj, tylko rozbiór muszę znaleźć. Ten materiał jest nie najgorszy. Jak nie ma mojej blue, nie ma mojego topu. Czekaj, musimy znaleźć ci koszulę do szkoły. A może być ta? Nie, tego nie możesz mieć. Czemu? Because. Why? Zaraz na ciebie, zobacz jakie ładne. No nie żartuj se. Nie, to mówię naprawdę. Ona se żartuje, ona se chyba jaja. Słuchajcie, robi. Posłuchajcie. Ci wszyscy zostawią czarne serce w komentarzu, to ja jej takie buty sprawię. I ona będzie w nich chodzić. Nie będę w nich chodzić. Wyrzucę. A ja ci znalazłem koszulę do szkoły. O, to jest to akurat super, bo ja mam ich mało. Wujek mi mówi, że do twarzy mi w kapeluszu. Ocencie. Nie, ona nie jest na etapie kapeluszu. Ona już jest na etapie dry. Ta ciekawe do kogo? Ciocio, może to kupimy sobie na obiad? Tak. Wow. Ty robisz na cały tydzień, 6,5 kilo mięcha. No dobra, może z kilo warzywności. Jesteśmy w Lidlu i mnie normalnie tutaj lata nie było i kupiłam sobie taki dobry soczek truskawkowo-bananowy, pamiętasz, jak piłyśmy?
Tak. Ja mam tą z marakują. Z marakują? Marakowe, tak, to bardzo lubię. Znaczy moje ulubione to biedronkowe, ale niestety jak ja się nie mam biedronki, to się szuka ulubionego w Lidlu. No właśnie. To też to nie ma takich koktajli ani danzor. A teraz jesteśmy znowu w innym miejscu, jesteśmy w Mr. Price'ie. Ja tak, nawet nie wiem, czemu to jest. Weronice przypomniałem ostatnio o naszej zabawie POK. POK, kurde, wiecie co? To jest taka zabawa, gdzie on mnie szturka, ja muszę go szturkać. Ja się zaczynam denerwować, bo on to już robi z 2 godziny. Chcesz POKa? POK. Chcesz POKa? A chcesz POKiem? To jest nie fair, bo on ma papier toalet, nie papier toalet, ale papier kuchenny. Ręcznik. Czekaj, ja też czegoś szukam, żeby go bić. To jest bardzo nie fair. Wujek, patrz, znalazłam ciebie. A kto tu będzie nosił to? O Jezu, błagnie, nie. Przyłóż. Nie ma mniejszego? Nie ma, bardzo ładnie do twarzy ci. Taka krzykliwa. Pep ten. Kaczka. Pep ten. Ja jej nie znam. Jesteśmy w naszej ulubionej restauracji i Wujek sobie wymyślił, że będzie pisać z moimi kolegami i tak, koleżankami. Już jeden kolega Weroniki dodał mnie do znajomych. Ale za wszelką cenę Weronika nie chce, żebym do niego napisał cokolwiek. Weronika stwierdziła, że przestańcie, jest cringe, jakby tak możecie, jak to wygląda? Nie cringe, tylko po prostu, że to jest dziwne, no bo jakbyście się wyczuli, jakby wasz tata lub mama pisał do waszych kolegów i koleżanek, no to no jest co? Dziwne. No co? No piszcie w komentarzach. No, właśnie, zahaczymy o ten temat mamy i taty. Kim my do ciebie jesteśmy? Tak wszyscy pytają w tych komentarzach, a my naprawdę nie udzielimy. Nie no, ciocia i wujek, ale tak mówię mama i tata, żeby było łatwiej. Fater. A ja jestem bater. A ty jesteś bater. Fater i bater. Tak jest. Robisz się fater i bater. Ale ja nie jem bater. Nie jesz? To coś margaryny? I jem bardzo mało bater. I jesz bardzo dużo. Tak, a co dzisiaj jemy? My jemy hot stuffa, a ty a, co? Oni jedzą mojego ulubionego burgera, a ja jem kurczaczki. No właśnie, nie skusiłaś się. Mieliśmy wziąć trio, 3 razy hot stuff, ale... Nie chciałam. Nie mam. Ale powiedziałaś, że będziesz podjadać od nas. No tak troszeczkę, tak minimalnie. To zostawię ci same jalapeno. Ale ja lubię jalapeno. No to dlatego ci zostawię. No to super. Super. Ekstra. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never. Co się stało, ciociu? Pali? Bary mnie tak palą, jeszcze mam opryszczkę. Wydawało mi się, że jak próbowałam coś nie od Dominika albo od Weroniki, to jest moje wargi. To nie był taki. Za każdym razem jest taki sam. No. Nie byłaś tak spalić, tylko ciociu, pamiętaj. Brzegi dostawałam, a teraz słuchajcie, ja byłam prawie całego. Zostało mi tylko tyle. A jak, pół ci zostało? Jest mega dobry, ale... Ciociu, pamiętaj, ale dobry... Pali. Słuchaj, dobry hot stuff pali 2 razy. Nie. Sorry, ciociu, upadła bateria. Co chciałaś powiedzieć? Że ładnie kończę, bo nie lubię zostawiać, ale powiem wam, że boję się jutra. Boisz się? No, jak pali wszystko razy, będzie dobrze. Pali mnie. Dzisiaj to będzie się paliło ponownie jutro. No właśnie, dlatego pali 2 razy. Powodzenia! Wiele razy powtarzaliście, jak jedliście hot stuff, że pali 2 razy. Jutro to poczuję. Co się stało? Coś mało urodziny? Wow, to śmierć. Słuchaj. Brawo! Życzenie!
możesz się napić już. Ciocia, co ty tak długo nagrywasz? Co tak zagadłaś? Wcinaj! Proszę bardzo. Dlaczego? A dla was są dziad. My jesteśmy na diecie po burgerach. Czekaj, wyjmiemy świeczkę tylko. Dobre? Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to czekajcie, teraz musi Agnieszka spróbować. Próbuj. Słyszałam to i myślałam, o nie. Przepraszam, ale moje urodziny to co było? Ja nie wiem, że ktoś tutaj miał urodziny, nie ja. A dzieci, co siedziały w pierwszym stoliku, zauważyły właśnie tort, tam świeczki. I zaczęły tam głośno, że urodziny, urodziny. Mama ich wyciszała. Cicho, 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 bo to chyba niespodzianka. Happy birthday.